Mam 54 lata. Jestem aktorem. Nazywam się Michał Barczewski. Od 35 lat co wieczór gram na scenie. Przez ten czas udało mi się zagrać wszystkie role, jakie są tylko do zagrania. Poza jedną. Co może być dla aktora większym ciosem niż rola, która go przerasta? Może tylko śmierć. Zagrać ją jest naprawdę trudno. No, chyba że się jest aktorem tak ambitnym, tak młodym i tak nieprzyzwoicie uczciwym, jak Jacek. Nie wiem, czy potrafię opowiedzieć wam jego historię. Jeśli będę oszukiwał, wołajcie głośno. Proszę, jestem gotowy. Zaczyna się. Raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, raz. Pan Michał Barczewski, nasz wielki aktor, po latach znów pośród nas. Czym dla pana jest teatr? Teatr jest... to nie jest zakład pracy. To jest takie miejsce, w którym się wspólnie żyje, wspólnie oddycha. Myślę po prostu, że wszyscy pracownicy teatru, aktorzy w szczególności, powinni być gospodarzami tego miejsca. Powinni w miarę wolnego czasu zajmować się zmianą dekoracji, oświetleniem, dźwiękiem, być bileterami. Mówię, być gospodarzami miejsca, do którego zapraszają publiczność. No dobrze, a czy Jacek Burda podobnie widział funkcję teatru? A dlaczego on właśnie... Ja nie wiem, proszę pana, nie wiem, nie wiem, nie wiem. Ja w ogóle nie wiem, o co jemu właściwie chodziło. A te wszystkie gesty, pozy, te takie nawiedzone, kamienne twarze, to zawsze dla mnie miało posmak kabotyństwa. To nie ma nic wspólnego z teatrem. Teatr to jest miejsce, w którym trzeba grać o określonej porze, wtedy, kiedy jest publiczność. Nie można teatru przenosić w sferę prywatną, a prywatności do teatru. Co ja dobrze mówię? Marek, Jolka? Tak, tak. Oczywiście. No właśnie. No właśnie. Ktoś, kto tego nie rozumie, w ogóle nie powinien wychodzić na scenę, niezależnie od tego, czy ma ten tak zwany talent, czy nie. On miał wielką szansę. Wszyscy w niego uwierzyli. Nawet ja sam. A on, ja nie wiem, próbował z nas zakpić, czy zażartować. To nie jest żadna postawa. To jest mały gówniarz. Dlaczego pan tak o nim mówi? Przyprowadziłem pana tutaj na ten stadion, gdzie Jacek dowiedział się o swoim wielkim wyróżnieniu i o swojej wielkiej nagrodzie. Odznaczenia, nagrody. Zresztą to już było tak dawno, prawie w innej epoce. Został pan wybrany aktorem roku. Gratuluję. Naprawdę? No. Fantastycznie. Panie Jacku, za 15 minut musimy być w radiu. Panie Wodziu, wie pan co? No co pan? Panie Jacku, no co pan? Jacek, proszę cię. Nie wygłupię się. Dobra. To bardzo ważny wywiad dla pana. Chodźmy. Stop, stop, zatrzymacie! Jacuś, słońce było wspaniale, cudownie. Dawaj piska. Nie warto, słońce. No i jest, proszę państwa, jest w naszym studio. Fakty i takty w godzinę po ogłoszeniu wyników plebiscytu mają zaszczyt gościć u siebie aktora roku. Przed państwem, przed nami, przed mikrofonem faktów i taktów, aktor roku, pan Jacek Burda.
Brawo. Brawo, panie Jacku. Proszę przyjąć serdeczne gratulacje moje i radiosłuchaczy. Czy pan się cieszy? Z czego, panie Janku? No jak to? Jest pan teraz najbardziej popularnym aktorem w kraju. Nie cieszy pana sława, popularność, nagroda? Mam ci to zagrać, że cieszy? Tak chciałbyś? Przede wszystkim chciałbym podziękować tym, którzy oddali na mnie swój głos. To wielka odpowiedzialność być aktorem roku i mieć świadomość, że tylu ludzi w całym kraju na ciebie liczy, a więc satysfakcja. Ogromna satysfakcja, przemieszana z odrobiną strachu. A więc satysfakcja i strach, tak. To chyba uczucia, które często towarzyszą aktorowi. Tak, tak, bo nigdy nie jest się pewnym efektu swojej pracy. No dobrze, a czy aktor może zagrać w takim razie wszystko? Tak, dobry tak. A co jest pod tymi wszystkimi rolami? Co jest w środku? Nic. W środku nie ma nic. Wszystko jest na wierzchu. Rozumiesz? Rozumiem. Narodziny gwiazdy, co? Słusznie, przejdźmy na ty. Znamy się przecież już tyle lat. No, ciekawe, czy jeszcze zechce z nami mieszkać. No to jak? Pewnie, że zechce. Spodziewałeś się zostać aktorem roku? Kiedyś tak, jak byłem mały. No niektórzy do dziś mówią na ciebie mały. Pozwalam na to tylko naprawdę wielkim. Co zrobisz z nagrodą? Przecież to nie mała suma. Kupię sobie deskę. Jaką deskę? Zwyczajną, do pływania. Ale zastanów się, kiedy będziesz na niej pływał. Jesteś najbardziej popularnym aktorem, ale to znaczy, że jesteś jednym z najbardziej zapracowanych aktorów w tym kraju. No na przykład przed chwilą przywieźliśmy cię z planu filmowego, za chwilę biegniesz do teatru na spektakl, potem jeszcze kabaret. Dziś nie mam kabaretu. No, to trochę odsapniesz. No a... Nie boisz się w tym wszystkim zatracić, zagubić? Boję się, tak. Boję się. Ale jak się gra przez lata trzeciorzędne role, jak otacza cię mur obojętności, bo nie masz nazwiska, bo... Jesteś za młody, bo nie dajesz dupy. Jak pijesz co wieczór wódkę w Spatifie, bo cię skręca. Z żalu. Z nienawiści. Myślisz, że w tym też nie można się zagubić, zatracić? Co ty pleciesz? Zaprosiłem Poproszę do radia. Małupę, żeby ci opowiadała, jak jest pięknie. Czy ty go słyszysz? Mam go za szybą. Tutaj stary, dookoła, robi się coraz smutniej, beznadziejniej, coraz straszniej. Tutaj straszy, rozumiesz? Straszy. Nie widzisz tego? No to może od innej strony. Pracujesz teraz nad główną rolą Maskarady w nowej inscenizacji Jerzego Wolfa. Tak. A czy nie boisz się, że jesteś za młody do tej roli? Tak, boję się. Strasznie się boję, ale będę ryzykował. U nas utarło się, że do poważnych zadań dopuszczani są aktorzy po 40. Ale to chyba obyczaj, który nie ma nic wspólnego z wymogami sztuki. Teraz czasy się zmieniają. Idzie nowe. Nareszcie młodzi aktorzy będą mogli pokazać swój prawdziwy talent. A talentów u nas nie brakuje. Mamy najlepsze szkoły dramatyczne. Mamy wspaniałych pedagogów. Mamy wielkie tradycje aktorskie. I dlatego swoją nagrodę traktuję jako szansę. Nie tylko dla siebie. Ja chciałbym, żeby moi koledzy, moi rówieśnicy uwierzyli, że... Kurczę, to niby o nas! Nie wiem, nowy etap. Jaki etap? Co? Zagramy rolę, na które nas naprawdę stać. Dobra, a wracając do Maskarady. Będzie pięknie. Nie jest się za młodym czy za starym do roli. Można być tylko dobrym albo złym. To bardzo pięknie powiedziane, ale widzowie będą cię porównywać. Wiele osób jeszcze ma w pamięci kreację Michała Barczewskiego w tej roli. Niezapomnianą kreację. Nie boisz się tego porównania? Michał Barczewski jest największym żyjącym aktorem sceny narodowej. Jego milczenie w ostatnich kilku sezonach jest dla nas wszystkich prawdziwą stratą. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy i raz, dwa! Michał! Michał! Chodź na chwilkę, tylko szybko, pospiesz się! O Michale Barczewskim mówi się, że nas opuścił. Po co mi to? Nie wiem, gdzie on teraz jest, ale wiem,
że jest znany. Mały, nie poznajesz? Bo artysta nigdy nie odchodzi daleko. A czy widzisz konkretne szanse pomożenia swoim kolegom, młodym aktorom, w ich emancypacji zawodowej? Szanse? Są. Szanse są. Trzeba je teraz wykorzystać. Na przykład moja nagroda. Ja żartowałem, że kupię sobie deskę do pływania. To żart. Tak naprawdę myślę, że trzeba zrobić jakieś fajne przedstawienie. No. Zebrać się do kupy, wybrać tekst, zmontować zespół. Pokazać, na co nas stać naprawdę. I żeby jeszcze na prawdziwej scenie. Teatr mój widzę ogromny. No cóż, życzymy ci tej prawdziwej sceny, a przedtem wielu wspaniałych ról, których oczekuje od ciebie publiczność. Z aktorem roku Jackiem Burdą rozmawiał wasz Jan Łaski. Tu nie wolno, stary. To drogo kosztuje. Odpierdol się. Ładnie mówiłem o twoim byłym mężu, o wielkim Michale Barczewskim. Co? Podobało się? Mam nadzieję, że tego nie słyszał. Tak mi się podlizywałeś. To pozdrów go ode mnie. Nie wiem, czy będę miała okazję. Panie Jacku, było bardzo dobrze. O co chodzi? Jestem odpowiedzialny za ten program po części za pana. Jeśli pan pozwoli, to jest moja wizytówka. Bardzo bym się cieszył, gdybyśmy się spotkali. Może w przyszłym tygodniu, co? To bardzo dobry projekt, który pan przedstawił. Tego nowego teatru. A Boczy, ale jaki śliczny. On ma w sobie coś z Michałem. Tak, bezczelność. Przepraszam, Zosiu, nie chciałam cię urazić. Też się ten chłopak podoba. Jest w nim coś autentycznego. Że to od tamtego Palanta wszystko zależy. Że musicie się z nim spotkać, obgadać, wytłumaczyć. W sumie to on podejmuje decyzję. Jak ja mam mu to powiedzieć? Inteligentnie, Jasiu, inteligentnie. Wiesz, dlaczego nigdy nie będziemy razem? Nie. Bo za bardzo tego chcesz. Zobaczymy. Dla mnie, to po panu Michale Barczewskim. To pan jesteś zaraz najlepszy. Jacek? Jacek, nie za szybko, to nie jest najlepsze lekarstwo. Wiem coś o tym. Mnie to też nie pomaga. Szczerze ci gratuluję. Słuchaliśmy z Ewą twojego wywiadu. No. Zazdroszczę ci. Czego? O, z tego, że potrafisz wykpić wszystko, wszystkich, nawet siebie. Dyrektorze. O, a może by tak zrobić cały cykl? Na przykład Młodzi na scenę, co? Jasne, panie redaktorze. Świetny pomysł. Sam o tym myślałem. Sami to wy za dużo nie myślcie. Eh bien, je cherche ce comédien. Monsieur Barczewski. Vous savez, il est très connu en France. Je voudrais l'engager. Non. Mais j'ai dit déjà qu'il est parti. Oui, il est parti. Il n'est pas là. Jacek, wyremontowaliśmy już naszą budę. Przyjdziesz na próbę? Przejdę, mężku, przejdę. Kiedyś. No tylko uważaj, żebyś nie przyszedł za późno. Zosiu, zobacz, wszyscy mnie straszą. Zatańczysz? Jacek, kiedy przestaniesz się wygłupiać? Później. Panie i panowie, reżyser ma głos. Kochane moje dzieci, drodzy goście, kochani.
Ukończyliśmy zdjęcia do naszego filmu Mistrz Sportu i w tym samym czasie okazuje się, że nasz nieoceniony gwiazdorek otrzymuje prawdziwe szlify gwiazdorskie. Ba, nawet zaczyna zachowywać się jak gwiazdor. Czyż to nie szczęście? Czyż to nie cud? Godzinę wcześniej ląduje na lotnisku samolot, z którego wysiada nasz francuski gość i przyjaciel, wiozący w teczce propozycję nakręcenia wspólnie naszego nowego filmu. Proszę Państwa, otóż jeżeli wszystko potoczy się pomyślnie i nasze wysokie, umawiające się strony dojdą do porozumienia, co nie wątpię, już za kilka miesięcy ruszy pełną parą produkcja wielkiego serialu polsko-francuskiego Warszawa Monte Carlo. Brawo! To nie wszystko, proszę Państwa. Zgodę na wystąpienie w międzynarodowej obsadzie wyraziła nasza europejska gwiazda Hanka. Brawo, Haneczko. Liczymy również na udział parę naszych genialnych dzieci, Ewy i Jacusia. O ile do tej pory nie zmienią zawodu, nie zaczną tańczyć w balecie. A teraz najważniejsze. Mam zaszczyt oznajmić Państwu, że pan Michał Barczewski, nasz wielki nieobecny, rozważa również możliwość zagrania głównej roli w naszym filmie. Wypijmy zdrowie naszego wielkiego artysty. Zdrowie Michała Barczewskiego. Zdrowie na prawdziwą sztukę. Zdrowie pana Krzysia. Chodź. Co mnie szarpiesz? Obiecałeś? Nie, Jezus, no co? Chodź. No nie szarpnie. No co, Jezus, no daj spokój. Obiecałeś. Nie wygubię się, no co, upiłeś się, czy co? Koniec filmu? Bankiecik? No koło producent? Tak? Nie, nie, kochany. Ten numer ci nie przejdzie. Jezus, to nie. Obiecałeś tak. Zmianę końca filmu? Obiecałem, ale daj mi dojść na... Obiecałeś zmianę dialogów i je zmienisz. Tak. Obiecałeś przekręcenie scen i je przekręcisz. Ale daj spokój. Ja wiem, czym mi to grozi, bo ty jesteś mściwy, ale ci nie popuszczę. Mam teraz swoje 5 minut i przez te 5 minut będą mnie słuchać. W radio, w telewizji, w gazetach. Tak. I wszędzie powiem, co o tobie myślę. Wysyłam swoje nazwisko z ekranu. Będę gryzł i kopał. Nie wywiniesz się. Albo będziesz ze mną lojalny do końca, albo napiorę po pysku twojego koproducenta i wywiozę na lotnisko. Wybieraj, kurwa. Mów, no, mów. Dobrze, dobrze, tylko nie krzycz tam. Nie krzycz. I co to za afera z tym Barczewskim? Kto ci powiedział, że on zagra? Do domu. Chcesz herbatę? Gdzie jest?
leży. Nie wiem. Powinien być, ale może nas sprawdza, co? Daj spokój. Dlaczego nie chcesz ze mną nigdy rozmawiać? Może nie mam ci nic do powiedzenia, Ewuniu. Poza tym, co ci mówię na scenie. Zdradziłeś mnie! Zdradziłeś mnie! Zdradziłem cię z tą kolorową małpą, ale za to nie spalono mnie żywcem. Jestem tu królem! Jak chcesz, możesz być moją drugą żoną! Milcz! Ten człowiek ma mnie na sumieniu! Ten człowiek ma mnie na sumieniu! Ten człowiek ma mnie na sumieniu! Nie możesz walczyć z przeznaczeniem, tutli-butli. Organizacja i dyscyplina. Do społeczników przymioty. Na chudych brzuchach wzrośnie słonina. Ustalam głodowe wymioty. Przepraszam, ja biorę udział w tym układzie, czy nie? Ewuniu, to nie jest żaden układ. To jest próba. Jacku, przecież pan wie, że tej zwrotki nie ma w tekście. Ale ta zwrotka w tekście jest. Ale nie ma jej w naszej sztuce. O jakiej sztuce pan dyrektor mówi? Jacku, pan się zapomina. To jest próba czy pokaz dla cenzury? To jest próba. Próba to... Próba. Dziękuję. Idiota. Przerwa. 10 minut przerwy. Wiem, ja to znam. Aktor musi sprzątać scenę, tak? Ustawiać światło, bilety sprzedawać. Ale Jacek, czym ci to przeszkadza? Bo to jest wielki aktor. Nie. To wcale nie jest takie głupie. Bez takich szaleńców jak on już dawno bylibyśmy po prostu zwykłymi urzędnikami państwowymi. I co, myślisz, że on w to naprawdę wierzy, tak? Teraz? Teraz to ja już nie wiem, w co on naprawdę wierzy. Zwariowali z tym światłem dzisiaj. To śmieszne. Ta magiczna wiara w miejsce, w którym się jest. Po prostu ważne jest to, co się robi. I jak się robi. A w ogóle to... trzeba być tam, gdzie jest trudniej. Jacek, mylę się? Jesteś strasznie twardy facet. Za dużo pijesz, odkąd tu mieszkasz. Mam się stąd wyprowadzić, Ewonio? Nie o to chodzi, Jacek. Możesz po prostu przestać pić. Ewa, nie powinienem wyjeżdżać tej swojej dziury, co? Wiesz, jakim byłbym teraz prowincjonalnym, uczciwym pijakiem? Co, żałujesz? Tak. Swojej żonki też? Zostaw to. Błazen. Hamlet. Co o tym myślisz? Jestem po rozmowach, zgodzili się. Kto? No, w ministerstwie. Podałem obsadę. A mnie się o to pytałeś? Dlaczego miałem się ciebie pytać? No, to teraz będę musiał albo zerżnąć twoją narzeczoną, albo tobie dać dupy. Ty świnio, ja cię wychamię bez numery! Ewa! Co za dzień. Ewa, wezwij pogotowie. Proszę się obudzić. Już czas. Proszę otworzyć oczy. Nie ucieknę stąd nigdy, ja to wiem. Bajo, bajo, bajo. Nie wiem sam, co prawdą jest, co snem. Gdzie granica jest między nocą a dniem. Bajo, 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 bajo.
co prawdą jest, co snem. Gdzie się kończy moja droga, czy ja wiem? Oh. Oh. Czy ja wiem? Pani profesor? Pani profesor, co pani tu robi? Statystuję w twoim filmie, moje dziecko. Kiedy dojdziesz tam i wystarczy ci sił, będziesz żył, zobaczysz, będziesz żył. Kiedy dojdziesz tam i wystarczy mu sił, będziesz żył. Tutaj. Tutaj możemy trochę odsapnąć. Po co to, Michał? Ty nic nie wiesz. Ty niczego nie przeżyłaś, nie wiesz, jak to było. Myślisz, że tak będzie lepiej? Nie, już nie mogę czekać do ostatniej chwili. Muszę jeszcze teraz, póki jeszcze jest. Póki jeszcze żyje i trzeba spokojnie, rozumiesz? Spokojnie i z honorem. Nie, nie! Ja nie wiem, czy tak potrafię. Ja teraz nawet nie mam cię z kim zostawić. Musisz iść ze mną. Ty tego nie rozumiesz. To już koniec, wiesz? Ja nic na to nie mogę poradzić. Ja teraz nawet nie będę mógł cię bronić. Siądź, proszę cię. Nie, jeszcze. Jeszcze trochę. No dobrze. Dobrze, tu jest. Pięknie, był pięknie. Tu będzie dobrze. I w którym momencie sięgnąć po brzytwę, tak? Aby nie rozśmieszyć samego siebie. To zdanie jest najważniejsze. I on je musiał powiedzieć zupełnie inaczej, ale jak? To był stary cwaniak. Nigdy nie był sobą, rozumiesz? Nigdy się nie odsłonił nawet w takiej chwili. A wiesz, że z tym paleniem rękopisów to też jest nieprawda. No zmyślenie, prawda, nieprawda. Taki sam rodzaj prawdy, jak każdy inny. Dzwoniłam do Jerzego. Co? Musiałam zadzwonić. Mówił, że mały bardzo chce się z tobą zobaczyć. Słuchaj, Lola. Nasza umowa była inna. Zaangażowałaś się, żeby grać. Rozumiesz? Tak. Żadnych telefonów, żadnych wizyt, żadnych rozmów, tak? Tak jest. No, a teraz mi opowiadasz o swoim mężu. Jakimś gówniarzu, który robi karierę w stolicy. A niech sobie robi. Co mnie to obchodzi? Co mi do tego? Słuchaj, jesteśmy teraz w najtrudniejszym momencie sztuki. Nie wiadomo, jak przez to przebrnąć. Powiedz mi, czy ja dotrzymuję umowy? Płacę ci? No powiedz, płacę ci. No, oczywiście. I dotrzymuję słowa. Tak, no, tak. Więc nie chcę słyszeć o twoich telefonach. Okej? Jutro o 10 jest próba. Dobrze. Nudzę się. Nudzę piekielnie. Wszystko się stało tak marnie. Stop, stop! Ja jestem demon stosowany nadprogramowo sobie żyję. Jeszcze raz ten sąd, proszę. Jeszcze raz ten playback, proszę. Ewo, nie, to niedobre, co robisz. Niedobre to. Zimne. Nie wiem, spróbuj. Może być bardziej, no nie wiem. Mniej powściągliwa, bardziej zepsuta. No. Jeszcze raz od początku, proszę. Zaraz, panie dyrektorze, może bym przegrał. Ja w ogóle nie wiem, czy to pan będzie wchodził. Od wejścia, proszę. Jeszcze raz, playback, proszę. Od początku. Proszę.
To co? Jacek, proszę cię, uspokój się. Gdzie ty chcesz jechać? Z kim ty się chcesz porównywać? Ty też myślisz, że wystarczy rzucić to całe gówno, zniknąć, żeby nabrać od razu blasku i wielkości? Nie bądź śmieszny. Nie o to chodzi, mówiłem. Chcę adres. Nie. Nie wiem, gdzie oni są. Nic nie wiem. Przecież z nim jest twoja żona. No. Moja była żona. Proszę, zaczynamy. Jacuś. Co ci tak wkurwia, Jacek? O co ci chodzi? Przecież wszystko ci się dobrze układa, prawda? Robisz tylko to, co chcesz. Odzywasz się, kiedy zechcesz. Jak grasz, to wybierasz sobie rolę. Nikt ci nic nie każe. Jak chcesz, to nagle jesteś poważny i nikt nie ma nawet odwagi, żeby cię dotknąć. O co ci chodzi? Przecież inni na twoim miejscu to... Inni robią inne rzeczy. Jacek, ja nie śpię z nim już od pół roku. Zgoda buduje, napisał któryś z przedstawicieli szkolnej lektury. Czas budowania silnych podwalin każe nam razem zdać ten egzamin. Ludzie z ludźmi, człowiek z człowiekiem, faniak z turniem, Lola z facetem. Wszyscy śpiewamy piosenkę zgody w mieście. Razem! Hop, super wybory! Człowieku, porozumienie jest szansą wieku. Jedność moralna i polityczna, taka przyjemna, słodka i śliczna. Ludzie z ludźmi, żony z mężami, zwarci i luźni, duzi i mali. Wszyscy śpiewamy piosenkę zgody. Jest nie! Razem! Chodźu everybody! Jest nie! Razem! Chodźu everybody! Jest nie! I tak, proszę państwa, wszystko dobre, co się dobrze kończy. W związku z tym zamówiliśmy kilka autokarów, które rozwiozą państwa po spektaklu do pobliskich komisariatów. Rozstańmy się jednak w przyjaźni z partią i Panem Bogiem i naszym niewielkim, bezpartyjnym blokiem współpracy, z kim się da. Kochani, moja prośba jest taka. Wychodźmy stąd w skupieniu, z podniesioną głową, albowiem dopiero tam, za drzwiami tej kawiarni, zaczyna się prawdziwy kabaret. Jacek, pozwól, to jest moja przyjaciółka Monika. Miło mi bardzo. Idziesz? Spadaj. Cześć. Świetny program, naprawdę. Wszyscy tak mówią. Ja nie jestem wszyscy. Daj mi adres Michała. Nie. Twój mąż tu nie mieszka? Mieszka. Dziś jest w Londynie. Obiecał, że zadzwoni do ciebie po powrocie. Do mnie? Nie udawaj. Przecież umówiliście się. Daj mi adres Michała. Przestań palić to świństwo. Będziesz śmierdział jak on. Daj mi jego adres. Postanowiłam cię zepsuć, żebyś wiedział, że wszystko jest o wiele mniej skomplikowane. Sztuka jest drogocenną biżuterią, diamentem. Nie można je dawać byle komu. Chcesz zostać świeżo diamentu? Daj mi adres Michała. Michał! Michał Marczewski też występował w tym kabarecie. Chyba nie jesteś gorszy od niego. Daj mi jego adres. Mm-hmm.
takiego nie dostaniesz. Ja ci pokażę kabaret, kurwa. Rozbieraj się! Mnie zepsuć! Klęka! Śliwierz diamentów! Co tu robisz? Chcesz tutaj rozmawiać, czy wolisz wyjść? Panie Mareczku, zastąpi mnie pan? Bezwzględnie, że tak. Wiedziałaś, że przejdę, tak? Nie, myślałam, że tam zostaniesz. Tu są klucze. Dziękuję. Dziękuję panu. Ja wariuję. Wysiadam już, Zosiu. Nie mam już siły. Jak już zdecydowałeś się udawać, to wal. Myślisz, że ja udaję Michała? Starasz się być lepszy od niego. To źle? Nie wiem. Nie wiem, kim jesteś. Nie wiem, czego szukasz. Co znaczą dla ciebie słowa szczerość, uczciwość, uczucie? Słowa, bez których nie można żyć. Jesteś zabawny w tym, co robisz, ale może mało wiarygodny. Może nigdy nie miałem takiej kobiety jak ty. Na co ci kobieta? To nic nie pomoże ani nie zmieni. To dotyczy też zresztą Michała. Zostawiacie za sobą zgliszcza, złamane serca, zapłakanych ludzi. Chcecie, żeby wszyscy was kochali, a sami nie potraficie kochać nikogo. Co tam kochać? Zostać, być. Dać poczucie bezpieczeństwa. Od tego to zwiewacie. Aż do końca. Mógłbym spróbować z tobą. Nie zostawiłabym dziecka z tobą nawet na 2 godziny. Z Michałem też nie? A wiesz, co on jej powiedział, jak wyjeżdżał? Że się zobaczą. Za 3 lata. Zabawne. Może to i dla niego było uczciwe. Z dziećmi trzeba rozmawiać uczciwie, mówił. A ona teraz siedzi i liczy dni. Prawda to taki rodzaj zmyślenia, no nie? To jego ulubione powiedzonko. A teraz ty marzysz tylko o tym, żeby brać u niego korepetycje. No dobra. Więcej już nic nie powiem. Nie wiem, gdzie on jest. Nie wiem, co robi. Nie wiem. Nie interesuje mnie to. Ty mnie też nie interesujesz. Życie nie jest spektaklem. Przynajmniej dla mnie. Jestem na to za głupia. Nie zostawiamy teraz. Jedź do niego. Może to ci pomoże. Jeszcze przede mną. Bądź
zdrowa. Kochana, bądź zdrowa. Nie, w tym oknie będzie źle. Nie, 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 w każdym się. W pustym oknie będzie źle. Tak, 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 tak. Już cię brak. Tak, 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 już cię brak. Czas się cofnie, stanę w drzwiach. Świetnie było, panie Jacku, bardzo się podobało. Nie ma dubla. Wysiadamy, wszyscy wysiadamy. Ten pociąg musi zaraz odjechać z tego toru. Masz to, o co cię prosiłem? No mam, ale... Co ale, dawaj. O Jezu, panie Jacku. Jak się dowiedzą, że to ode mnie, to mnie urwą. Nie urwą, rozmawiaj z Lolą? Tak, rozmawiałem. Pani Lola powiedziała, że by pojechać, porozmawiać. Ale Michał w ogóle o tym nie chce słyszeć. Może na miejscu. Dawaj. Proszę, tu jest plan. Na jakiej stacji ma pan wysiąść? Potem przez las, 14 kilometrów. Nie szkodzi. Jak się dowiedzą, że to ode mnie, jak Boga kocham, no. O której mam najbliższy pociąg? Za 6 minut z 6 peronu. Szczęście w Łodzi uprzedził mnie o tym niespodziewanym przyjeździe Jacka. Mogłem zrobić tylko jedno, zagrać się na śmierć. Próbować zwabić go do tej krainy czystej formy i samoośmieszenia. Ratować go przed jego własną śmiesznością, której tak się bał. Nie bardzo mi się to udało. Nie, nie, nie wiem, nie wiem, czy tak potrafisz. Ja cię nie mam. Nawet teraz komu zostawić. Musisz iść. Za mną to już koniec, wiesz, ja nic na to nie mogę poradzić. Teraz nawet nie będę mógł cię bronić. Proszę cię, siądź, wystarczy! Nie, jeszcze trochę, jeszcze. No dobrze. Dobrze, tak, tu pięknie. Tu pięknie. Tu jest dobrze. Po co to bierzesz? Krew będziesz w niej krążyć. Teraz zobacz, co mam dla ciebie. Powiedziałaś kiedyś, że nie chcesz, żebym się z tobą ożenił, że zrobiłabyś to chyba pod chloroformem. Widzisz, miało być pod chloroformem, a jest pod luminarem. Wiedziałem, że nie najlepiej gram rolę błazna, który nie dość, że igra z brzytwą, to jeszcze stara się udowodnić, że potrafi wyciągnąć ją w odpowiednim momencie ze swojego chlebaka. I bardziej mnie to irytowało, niż samo pojawienie się Jacka na fermie. No to za spotkanie. W dawnych czasach to się nazywało zajazd. Nie gniewaj się, Michał, musiałem. Musiałeś bardzo musieć. No trudno. Ktoś i tak musiał być pierwszy. Im bardziej się chowasz, tym bardziej cię szukają. Słuchaj, mały. Ja ci już powiedziałem. Możesz zjeść śniadanie i umyć się i to jest wszystko, co w ramach gościnności i dobrych manier mogę ci zaofiarować. Mnie obchodzi, po co ty tu przyjechałeś. Nie chcę. Po prostu nie chcę wiedzieć. Nie interesuje mnie twój świat, twoje chandry, twoje humory. I nie chcę wiedzieć, jak ci leci.
To się gryzie. Niektórzy. To to za moda. Dlaczego wszyscy wszystkich muszą dzisiaj rozumieć? A czy to taki grzech? Grzech, pewnie, że grzech. Grzech pychy. Mówisz, ja się chowam. Ale ja tu żyję, normalnie. Po swojemu. Nareszcie tak, jak chcę. Miałem zamiar ci w tym przeszkadzać. Przeszkadzać? Ty już przeszkadzasz, mały. Rozumiesz? Już przeszkadzasz. To jest porządny dom, tu się żyje ciężko i tu się haruje. Tu nie ma czasu na takie... Nie ma czasu, rozumiesz? Niezależność, mój drogi, bardzo drogo kosztuje. No tu wszystko jest naprawdę, nic na niby. Tu się wstaje o 5 rano, cholera! Uspokój się, Michał, no uspokój się. To uspokój się, to ty się uspokój. Ja proszę waszego gościa, proszę bardzo, zajmuj się nim. Prowadzaj go. Róbcie sobie, co chcecie, ja nie mam czasu. I nic mnie to wszystko nie obchodzi. Po drugiej próba. Cieszę się, że ci się udało. Lola, co tu się dzieje? Co to za próby, kury, konie? O co tu chodzi? Tu się wstaje o 5 rano, cholera. A co potem? No, potem... Węcia grupowa o 9. Kury, konie. Kury, konie, sad, ogródek. We wspólnocie żyjemy, wszyscy razem pracujemy, żeby z tego, co zostanie, móc jeszcze robić teatr. A jak on żyje? Kto? Jerzy? Zwyczajnie. Jaki teatr? No taki... No, dziwny. Widzisz, jemu chodzi nie o grę, tylko o... No, o intensywność przeżywania. Rano jest próba, tak zwana plenerowa, o 10. A co próbujecie? Herbaty chcesz? Nie. Śmierć artysty w lesie. Sam to wymyślił i rozpisał na obrazy. Poprawia dialogi wciąż. No, a potem jest śniadanie. Potem próba na scenie o 2, a wieczorem spektakl. Albo rozmawiamy na scenie, zawsze w pełnych światłach i przy otwartej kurtynie. Jaka próba, jaki spektakl, co byście wymyślili? Chodź, pokażę ci. Może cię to śmieszy, ale to jest najlepsza jego rola. Jest tu królem, błaznem i ekonomem jednocześnie. Poczekajcie na mnie, poczekajcie. Haruje od rana do nocy. Wiesz, że od roku zarabiamy już na siebie. Dajemy pracę 30 osobom, a 2 tyle utrzymujemy, bo tutaj straszna bieda w okolicy. 8 kilometrów stąd jest zakład dla dzieci samotnych i opuszczonych, a dzisiaj prawie wszyscy są już u nas. Noszą białe koszule jak do szkoły i wracają do siebie tylko na noc. Michał postawił jeden warunek, żeby nikt się do niego nie wtrącał. No i na razie tak jest. Rolnicy też posyłają do nas swoje dzieci. Czasami nawet sami przychodzą trochę pomóc albo pogapić się. A ty co tutaj robisz? Pilnuję tego wszystkiego. I jego też. Mało ci jeszcze? Nie, wystarczy. Ła, już 2. Muszę biec. A ty, ja nie wiem. On jest nieobliczalny, ale próbuj. Teatr jest tam. Do góry. Nie do wytrzymania! Mama!
ciałach też czujemy. Ciała, strasznie się chcemy wyrwać z tego. Tak. Próbujemy się wyszarpać. Nie śmiejemy się z tego. Dobrze. Do końca życia bez gniłki. Jesteś sam. Nikt. Nie ma nikogo. Nie ma nikt. Dobrze. Odpoczynek. Relaksujemy. To był może zbyt intensywny trening, jak dla kogoś, kto przyszedł tu pierwszy raz. Najważniejsze teraz było, żeby nie wracać do prywatności, do rozmów o znajomych, o życiu, o świecie, o którym chciałem zapomnieć. Brumel. No już chodź, jeżeli tu jesteś. Najbardziej nie znoszę kibiców, tych skośnookich półgłówków. Jeżeli chcesz być ze mną, to musisz grać. Nie wolno ci być sobą ani przez moment, ani przez chwilę, ani przez ułamek zapomnienia. Chodź. Zdaje się, że chcesz mi dokuczyć w sposób zupełnie nieszlachetny. Mój bungo! Musiałem ci to pokazać. Czułem, że do tego przyjść musi. Ona wydziera się tam, gdzie ja sam nie śmiałem nigdy patrzeć. To, rozumiesz, ostatnie skręcenie zasadniczych kierunków. Cudowna. Nie wolno tego robić, Michał. To są dzieci. Mnie nie wolno? Niebo gwiaździste nade mną. Masz. Włodzio mi to wcisnął, mówił o jakichś nagraniach. Dlaczego nie zrozumiałeś? Możliwe. Koszulę oddam ci przy okazji. Stój, gdzie idziesz, hasło! Jakie hasło? Nie znam żadnego hasła. Swój! Jaki swój? No swój! Jakżeś tu blask? Zwyczajnie, prowadźcie mnie do komendanta! Czekaj, to będziesz rozkazywał, zaraz ci kule w łeb wpakuję i tyle! Rozkaz jest strzelać w każdego! Nie jestem urzędnikiem na specjalnej służbie, wróciłem właśnie z Europy! Z Europy? Śpią! Jestem przyjacielem towarzysza komisarza Tempe! Bądź zdrów. Mówisz, że jest przyjacielem towarzysza komisarza. Mówisz, że zabłąkał się. Posłuchaj mnie, Sajciu. Było dawno. Dziś już nikt nie nazywa mnie Sajciem. Wiem. Ja bym chętnie z wami pracował, ale muszę mieć inne zajęcia. Muszę mieć pracę bardziej twórczą, może bliżej ideowego centrum. Może potrafiłbym jeszcze z siebie coś wydusić. A poza tym, te towarzystwo, te twarze. My, widzisz, potrzebujemy ludzi nowych, którzy by sercem, rozumiesz? Nie nędznym, nihilistycznym intelektem, ale sercem wierzyli w przyszłą ludzkość. Ja jestem dyletant.
ale uczę się tworząc. Tworząc, a nie gadając, rozumiesz? Dla propagandy to ja mam specjalistów, a takich panów jak ty ze wstrętem, ale zużywamy. I dajemy im to, na co sami sobie zasłużyli. Do widzenia. Stajciu. Jesteś nawóz, rozumiesz? A jeśli jeszcze raz będziesz mi śmiał wspomnieć o jakichś twarzach, to wiesz, co cię czeka. Stajciu, ja tylko... Milczę ci won stąd. No to co, podłączyłbyś się do nas? Trochę inaczej kombinujemy, co? I co, byłeś u Barczewskiego? No. Jacek, powiedz, co on teraz robi. A, nic, przestał się bawić w teatr. Co jest, Kaziu? Gówno. No mów, co jest! Gówno, chłopaki, zbieramy się. Zamknęli nam budę. Co? Co ty? Co ty gadasz? To, co słyszysz. Nie ma, rozumiesz? Nie ma pozwolenia na teatr. Marek. Jacek! Nie będziemy chyba rozmawiać o takich amatorskich hecach, co? Nam potrzebne jest coś większego. I właśnie nadarza się okazja. Tak? Jaka okazja? Koniak? Whisky? Niech będzie koniak. Postanowiliśmy wyjść naprzeciw potrzebom całego środowiska. Uznaliśmy, że inicjatywa jest godna poparcia, również z punktu widzenia artystycznego. W końcu młodzi, rzecz jasna, muszą mieć dla siebie jakieś miejsce, nie? No i jednym słowem doszliśmy do przekonania, że powinna powstać nowa placówka kulturalna, co ja mówię, nowa scena, no, teatr eksperymentalny, czy jak go tam nazwiecie, no, którego kierownictwo artystyczne będzie rzecz jasna kolektywne. Tym niemniej jednak uważamy, że całością powinien kierować ktoś młody, prężny, dynamiczny, mający uznanie i autorytet w środowisku. To znaczy? To znaczy, że zostaniecie dyrektorem teatru, prawdziwego teatru Zdrowie. O Jezu. Teatr nie powstaje tak nagle, z niczego, tylko dlatego, że zapadła jakaś tam decyzja. No naturalnie, że nie. Jest przecież presja środowiska, sami o tym mówiliście. Mówiłem? No tak. Ja nie rozumiem. Chłopakom nie chcecie dać zezwolenia na te kotłownia tu, to gdzie to ma być? Na miejscu operetki. Oni otrzymają nowy gmach. Fantastycznie. No. Nareszcie chyba trochę spoważniejesz. Przydałoby się. Tak, tak. Najwyższa pora. I co? I będę mógł grać z nimi ich repertuar. Naturalnie. Inaczej to w ogóle nie ma sensu. Wspaniale. No to co? Przyjmujesz? Zastanawiaj się, dobra? No dobra, oczywiście, zastanawiajcie się. Przygotujcie nam dobry projekt, repertuar, obsady, te sprawy. A my tymczasem przygotujemy uroczyste podpisanie decyzji, no i ruszycie do nowych zadań. Jak długo? Co jak długo? Daje mi pan wolną rękę. A jak długo się da? Odwagi, odwagi, do młodych świat należy. Jeżeli nie wykorzystacie tej szansy, to może się ona więcej nie powtórzyć. No. A, w sprawach administracyjnych, etaty, budżet, płace, te sprawy, to moja sekretarka skontaktuje was z Braunem. Ale to jest... Przecież to emeryt. Nie szkodzi, ale wspaniały człowiek. On ci najlepiej pomoże rozkręcić cały ten kramik. No. Życzę szczęścia, panie dyrektorze. A tak prywatnie, to radzę ci, przestań tam jeździć do Barczewskiego. To wielki artysta, ale on już zatrzasnął za sobą drzwi. Nie daj się zbałamucić. Co za to podpisałeś, no? Co podpisywałeś? No co ci dali do podpisania, bo podpisywałeś coś, no? Zwariowałeś.
byłaś. Nie? To znaczy, w jakiej sprawie ty tam byłeś? W mojej sprawie? W naszej sprawie? Pytałeś się mnie? Stefan! Albo, ale... Przepraszam cię bardzo, ale... Stefan! Ale czy... Stefan, przepraszam cię bardzo! A ja chciałam z tobą porozmawiać, słyszysz? Słyszysz? Ale ja teraz właśnie muszę, później nie będę mogła. Bardzo cię kocham, Jacek, wiesz? I chciałam cię prosić o rękę, słyszysz? Mała, kto ci od niego? A kto ci zamknął budę? Kto ci budę zamknął? No! To może ze mną rozmawiać teraz już, czy nie? Nie, nie. Ale proszę cię. Żeby prowadzić teatr, musi mieć człowiek raz. Musi być człowiek odpowiedzialny. Marek! Będzie dokładnie tak, jak robiliście. Ja wam to gwarantuję. No, albo, albo. Słyszysz, Julka? Będzie teatr. Idź do domu. Nie pójdę do żadnego domu. Boże. Ja już nie mogę. Nie mogę. Nie mogę czekać. Ostatniej chwili muszę. Jeszcze teraz, póki. Jeszcze jest, póki jeszcze żyje. I trzeba spokojnie, rozumiesz? Spokojnie. Z honorem. To już koniec, wiesz? Koniec. Ja nic na to nie mogę poradzić. Teraz nie będę mógł cię nawet bronić przed nimi. Siądźmy gdzieś, Michał, proszę cię. Nie, jeszcze. Jeszcze trochę. Dobrze. Tak, tu pięknie. Tu pięknie. Tu będzie dobrze. Po co to bierzesz, Michał? Krew będzie żyli, krążyć. Teraz zobacz, co mam dla ciebie. Mówiłaś, że nie chcesz, żebym się z tobą żenił. Że zrobiłabyś to chyba pod chloroformem. Widzisz? Miało być pod chloroformem, a jest pod luminalem. Ile wrzuciłeś? 18. I 2 cybalginy. Pożegnajmy się. Pożegnajmy się. Nie zasypiaj. Nie zasypiaj. Nie zostawiaj mnie. Jeżeli mnie zostawisz, jeżeli zaśniesz, poderżnę sobie gardło. Zasypiasz. Och. Żeby chociaż zaświeciło słońce. Pamiętacie ten harmonijny nastrój, zakłócony nagle nieprzyjemnym zgrzytem? Podstępny przekupień za pomocą liści lebiody nakłonił szlachetnego kawalera Deparge do tułaczki w poszukiwaniu mitycznego archipelagu wysp Tuatua. To był wieczór, kiedy, jak to się w prawdziwym teatrze mówi, byliśmy już prawie gotowi do premiery. Taka próba generalna przed jednym widzem. Chciałem go wciągnąć, poderwać do wspólnej zabawy, przekabacić na swoją stronę. Siedział jak posąg, żałośnie poważny. Co miałem robić? Udawałem dalej króla egzotycznej wyspy. To, co miało być przygodą, stało się dla szlachetnego kawalera Deparge pułapką i więzieniem. Został królem egzotycznej wyspy. Bez prawa powrotu. Bez prawa korespondencji. Bez spaceru. Bez prawa miłości. Bez widzeń. Internowany. Thank you.
Kochasz mnie jeszcze? Zdradziłeś mnie! Ale posłuchaj, moje dziecko, zdradziłem cię z tą kolorową małpą, ale za to nie spalono mnie żywcem i jestem królem. Jak chcesz, możesz być moją drugą żoną. Nic! On chce mnie zniszczyć. On chce mnie zniszczyć. Ten człowiek ma mnie na sumieniu. Przecież nie możesz walczyć z przeznaczeniem, tutli-butli. Moje przeznaczenie nazywa się Kawaler de Sparsz. Mieszka na tej wyspie. Myślę, że mogłabym go zabić tak, zastrzelić jak psa. Tak! To by mi ulżyło. Widzę, moja droga, że nie masz za grosz talentu. Ale i tak musisz mnie stąd wydostać. Widzisz, są tacy, co przychodzą na świat tak obładowani talentami, że ledwo mogą je udźwignąć. Wystarczy kilka ścian, gdzie by się to ustawiło i teatr już gotowy. Ty do takich nie należysz, tutli. I ja do takich nie należę. Tacy ludzie jak my sprzedają na brzegu morza słoną wodę. My mamy mniej talentów, moja droga, niż kura zębów. Mniej talentów niż kura zębów! A to dobre! Tak, tak, mniej talentów niż kura zębów! Przybycie tutli-putli na wyspę Tuatua zmieniło cały jej socjalny układ. Lud pojął, że jest gnębiony przez monarchę, monarcha, że jest marionetką w rękach ludu. Czarna królowa przeraziła się potomstwa w kratkę. Nad wyspą zaczęło unosić się magiczne słowo rewolucja. Rewolucja! 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 Chodź. Chodź, pójdziemy na spacer. Nie, nie chcę, misiu, nie mogę. Nic nie wiesz, ty niczego nie przeżyłaś. Dlatego ty nic nie rozumiesz. Ja już nie mogę! Nie mogę czekać do ostatniej chwili! Muszę jeszcze teraz, póki jeszcze jest, póki jeszcze żyjesz! Przestań, Michał, przestań, to jest przedstawienie i ludzie patrzą. Ty niczego nie rozumiesz! To już koniec, wiesz? Ja nie mogę nic na to poradzić! Ja nawet nie będę mógł ciebie bronić! Przestań już! Przestań, Michał, starczy! Starczy! Nie przyjeżdżaj tu, mały. To nie jest miejsce dla takich widzów jak ty. Twój teatr jest gdzie indziej. Brawo, Michał. Brawo. Tak marne, tak małe.
kochankę, godnego mych pragnień szalonych. Nie jestem ja nimfomanka, ale wśród rozdrobnionych uczuć i namiętności. Karę żyć muszę w tej marnej epoce, gdzie kochać się można naprawdę w bawole lub chyba w foce. Och, czemuż nie jestem zwierzęciem w preriach lub jakiejś. Na chudych brzuchach rośnie słonina. Ustaną głodowe wymioty. Ja muszę jeszcze żyć tak jak oni. Bo praca mnie czeka szalona. Aż póki ludzkość nie będzie szczęśliwa. Od głowy aż do... Od głowy aż do... Od głowy aż do ogona. Te ogony się kręci według mojej woli. Zacznie niedługo o pyskach was brać. Nikt nie rozumie, że kogoś coś boli. Nikt dobrowolnie nic nam nie chce dać. Lecz czas ten przyjdzie, że stargam łańcuchy, którymi pęta nas milionów świat. Nikt nie zabije nawet marnej muchy i każdy będzie jeden z drugim brat. I każdy będzie jeden z drugim brat. Brat. Jacku, proszę otworzyć. Stało się coś? Panie Jacku, proszę natychmiast otworzyć.
Jacusie, sukces. Czekamy wszyscy. Cały zespół czeka. Daj mi chwilę. Genialnie było, sukces. Daj mi chwilę. Jak będziesz miał własny teatr, będziesz mógł robić takie numery, ale nie u mnie. Proszę natychmiast otworzyć, Jacek. Proszę otworzyć natychmiast. Przecież zaśpiewałeś tą swoją zwrotkę. No, tak czy nie? Bo zawołam strażaka! Jacek, proszę cię. Jacek. Idziemy? Proszę Państwa, audycja Fakty i Takty jak zwykle jest już na miejscu. Chcemy, abyście razem z nami uczestniczyli w tej wyjątkowej, niecodziennej uroczystości. Uroczystości przekazania w ręce młodych artystów tego, na co od dawna czekali. Ich własnego, prawdziwego teatru. Idea rzucona na falach radiowych przez aktora roku, Jacka Burdę, zapaliła umysły i wyobraźnię naszych słuchaczy. Dziennie otrzymywaliśmy setki listów. Powstał społeczny fundusz młodego aktora, na którym zgromadzono już poważne kwoty. A nasz radiowy cykl Młodzi na scenę odsłonił przed słuchaczami kulisy teatru, przybliżył sylwetki artystów, ukazał siłę i ambicje tej nowej generacji. No i dla wszystkich stało się jasne, że muszą mieć oni swoje miejsce, swój teatr, grać swój repertuar. Stało się to również jasne dla mecenasów naszej kultury. Do urzędu przybywają zaproszeni goście. Są przedstawiciele życia kulturalnego, naukowego i społecznego stolicy. Idą młodzi aktorzy. Brawo, panie Jacku, jak się pan czuje dzisiaj? No, chyba jest to bardzo ważny dzień w naszym życiu. Może uda nam się zrobić coś. Patrz pan. Dziękuję, panie Marku. Są młodzi. Jestem, żyję. Widzę. Czuję. Brawo, teatralna młodzież. Poczekaj chwilę. Zagrasz w moim nowym filmie. Jemu bardzo na tym zależy. Tak. Zagramy razem z Barczewskim. Przecież już mu to obiecałeś. Monsieur Barczewski, c'est un acteur. No, je voudrais bien connaître. Widzisz? Teraz jesteś wiarygodny. Tak. Chyba tak. Dziękuję ci, Zosia. A pani też gratuluję. Szczerze. Jacek, zawsze w ciebie wierzyłem. Twój talent, siły. Dziękuję, dyrektorze. I bądź dla niej dobry. Za późno mu to mówisz! Już cię nikt nie słucha! Pani tutaj, pani profesor? Powstaje nowy teatr, moje dziecko. A ja od dawna chodzę już tylko na pogrzeby. Zagra pan jeszcze? Nigdy. Nigdy nie przestałam Pozwólcie grać. Na chwileczkę. Proszę. Bardzo, bardzo ważna sprawa. Idziemy. Proszę. Pozwólcie. Nasz bohater, nasz ulubieniec, Jacek Burda. Cześć, serwus. Cześć. Niezły cyrk tam macie, co? Dlaczego? Kwadratowe jaja, to się tak mówi u was. Ja wiem. Ma pan rację, młodzi ludzie tak mówią. Tak, wy mi wybaczcie, ja jestem przelotem, powinienem być na lotnisku, nie mogę uczestniczyć w tym, dajcie to. Ale wy się bawcie, tam jest przygotowane wszystko w porządku, prawda? Do młodych świat należy, przed młodymi świat stoi otworem, jak to się mówi. Ja już nie jestem taki młody, panie ministrze. Nic nie szkodzi, ale placówka jest młoda i to się liczy. Poza tym poradzicie sobie, na pewno. Brawo! I z takimi fachowcami wybitnymi nie zostaniemy was sami. No i myślę, że... Wypadek przywraca. No, to do roboty. Jak to się mówi u was, łapa. Cześć, serwus. Ja też mam coś dla pana. Co dalej?
dropsy. Świetny chłopak. Świetny. I właśnie dlatego cieszy mnie niezmiernie fakt, że tym dokumentem kładziemy nową placówkę. Przepraszam, kładziemy podwaliny nowej placówki, tak ważnej, tak potrzebnej naszej kulturze. Nasza kultura przepojona jest duchem młodości. Niech więc i teatr będzie teatrem młodym. Proszę. Gratuluję, pani Jacku. Co do mnie rzecz jest inna. Ja to jestem na świecie jako w trupie doskonały, nadkompletowy aktor. A wy, o moi wy nieprzyjaciele, którzy począwszy od pełności serca, aż do ziarn piasku pod stopami memi, wszystko mi wzięliście, mówiąc, nie widzi, nie wie, nie zna, nie słyszy. Wam ja z góry ruin samego siebie mówię tylko, że z głębi serca błogosławić chciałbym. Chciałbym, to tyle mogę, resztę nie ja, bo ja tam kończę się, gdzie możność moja. Nowy teatr to dobry pomysł, ale ja nie mogę. Przepraszam, nie tu i nie teraz. Co zostajesz? No to... Witam cię po rzymsku. Siadaj. A teraz patrz jaki numer! Nie wiem, czy w ten sposób witali się ze sobą Rzymianie. I jedno jest pewne. Chciałem być naprawdę serdeczny. Gotów do odegrania każdej zaproponowanej mi przez Jacka roli. Jedz, jedz. Nie bój się. To jest wszystko sztuczne, jak w prawdziwym teatrze. A skąd wiedzieliście, że przyjadę? A gdzie ty miałeś jechać? Scenografia, światło, kostiumy, wszystko ja, panie Jacku. Dla pana też mam przygotowane w razie czego. Ale kuchnia jest moja, nawet wędliny sama robiłam. Moja reżyseria. Piękna. Brawo. To dla mnie nic innego już nie zostało, jak tylko być aktorem. Ja ci to zagram. Nie musisz, mały. Bądź po prostu sobą. Mam być sobą. Dobrze. A ty kim chcesz być? Wolisz być duchem mojego ojca, czy podstępnym stryjem? A ona? Kto? Gertrudą czy Ofelią? A Włodzio? Kim chcesz być, Włodziu? Wesołym grabarzem rozwodzącym się nad losami starego pałacowego błazna? Niech pan tak nie mówi, panie Jacku. Ojej! Masz. Moją czaszkę. Michał, co ty? Uspokój się. Już jestem spokojny. Jezus Maria, dajcie spokój, już naprawdę. Niestety, biedny Jorik. Znałem go.
Był to człowiek nieskończonego dowcipu i najdoskonalszych konceptów. Zbieram się na mdłości, gdy na to patrzę. Gdzież są teraz twe drwiny, twe igraszki, twe piosenki, twe wybuchy wesołości, które wzbudzały burzę śmiechu przy stole? Spokojnie, ja puszczę muzykę. Tak ci szczęka opadła? Tu jest kanał mały, prawdziwy, potworny kanał. Tam też jest kanał. Ale stąd nie ma nawet dokąd uciec. Dno mały. Uspokój się, znowu brałeś jakieś prochy. Zostaw to w spokoju. Ty się przynajmniej nieźle zabawiłeś w karierę. A ty podobno oszukałeś kilka sierotek. Pisali o tobie, że będziesz nowym Barczewskim. Tak, podobno się z tobą ściga. Po co to robisz? Po co? Myślisz, że tym coś naprawisz? Lola! Nie umie jeszcze swojej roli do końca, ale jak tylko przez to przebrniemy, to ani godzinę dłużej mówię ci mały. Tu wszystko jest serio. Nawet kłamstwo. Tak, wierzę ci. Ja muszę z tym skończyć. Ty masz dziecko. Widziałeś ją? Mówiła, żeby ci nic nie mówić. To co, gramy? Zostaw to! Lola! Daj to! Nie! Proszę! Lola! Proszę! Lola! To ma być koniec. Ty tchórzu, ty! Lola! Chcesz uciekać! Sam! Nie, to ci się nie uda. To ci się nie uda, a ja... Lola! Widzę cię od nowa, zrozum to! Nie! Michał! Chodź, pokażę ci, jak to trzeba zagrać. Kiedy się obudziłem, była 6 rano. Pamiętam, bo Włodzio włączył właśnie radio. Bolała mnie głowa. Miałem kaca, jak po nieudanej premierze. Zobaczyłem nagle, że ten teatr... Minęła godzina 6. To zwykła szopa. A oto wiadomości. Wczoraj w stolicy odbyła się uroczystość otwarcia nowej placówki kulturalnej, Teatru Młodego Aktora. Kierownikiem... Panie Michale! ...wybitny aktor młodego pokolenia, popularny ostatnio wśród publiczności teatru, filmu i telewizji, Jacek Burda. W niektórych regionach kraju utrzymywały się wczoraj zakłócenia i okresowe przerwy w pracy. Do nieuzasadnionych przestojów doszło m.in. w Gdańsku, Gdyni i w Szczecinie. Załogi zakładów wysuwały postulaty płacowe, a także dotyczące norm organizacji i zauważenia. Nie mogę, nie wiem, czy tak potrafię. Tak, to pięknie. To będzie dobrze.
Michał! Michał! To co się właściwie stało? W ciągu tych kilku lat spędzonych w samotności, w tym moim dobrowolnym azylu, nauczyłem się przede wszystkim pokory i szacunku do zawodu, widza, do teatru w ogóle, jako do miejsca, gdzie zmyślenie staje się prawdą. Ja myślę, że on, znaczy Jacek, on także szukał, tylko on nie mógł zrozumieć, że są takie rejony, w których już szukać nie wolno, bo straszy. Przynajmniej ja nie wiem, jak to jest, ale myślę, że dzięki niemu zrozumiałem, że trzeba wracać do życia, do ludzi, do teatru. No i wróciłem. Niech pan to wyłączy. Jacek stał się teraz legendą. Dla nas wszystkich. Panie, co pan pieprzy? Jaką legendą? Czy pan nie rozumie, że to był materiał na wielkiego aktora? Pan rozumie to słowo aktor? Aktor, który zapomniał, gdzie jest scena, gdzie życie. Być może. Co z tego? Może dzięki temu, że on zapomniał, to inni sobie przypomnieli. Pan? Tak, ja też. Co z pana za natrętny muł? Powiedzieć panu coś? No proszę. Otóż ja się cieszę z propozycji objęcia tego teatru. Jest taka potrzeba. Stare teatry się zasklepiły, zamknęły. Czuć w nich trupiarnią. Młode jest to, co jest odważne i co jest mądre. I zawsze tak było. To z kim pan będzie robił ten teatr? Jak to z kim? Z nimi. To już nie zostało nagrane, na szczęście. Znowu się pomyliłem. Losy ich potoczyły się zupełnie inaczej. Ja jeszcze pamiętam ich imiona, które wam już nic nie mówią. Marek został pedagogiem w szkole teatralnej i przestał grać na scenie. Ewa wyszła za mąż za Marka, mają dwoje dzieci. Tadzio zginął w wypadku samochodowym, podobno pił trochę. Julka wyjechała do Anglii i została. Krzysio jeździ z autorami po kraju. Stefan, ten z piłeczką, objął dyrekcję nowego teatru na prowincji. Zbyszek skończył technikum poligraficzne w Hamburgu, zmienił zawód. Kazio aż do stanu wojennego występował w kabarecie. Był internowany, teraz wraca na scenę. Marysia została nową żoną dyrektora Jerzego Wolfa. Jeździ czasami do Loli na grup Jacka. Ja sam gram codziennie od 7 do 9, z wyjątkiem poniedziałków. Egzemplarz Śmierci artysty w lesie spaliłem. Ta sztuka nie nadaje się na scenę.